Szanowni Państwo, mamy ogromny zaszczyt powitać Państwa na gali przedsiębiorców gminy Krzymów Anno Domini 2015. Jest to oczywiście uroczystość, która miała swój precedens już kilka lat temu. Takie uroczystości jak gala, to jest to kolejne spotkanie, wcześniej mieliśmy w innej formule, z tym, że no, powiedzmy odeszliśmy od tego. Teraz trzeba przyznać, że to pomysł pani przewodniczącej Rady Gminy Danuty Mazur. No i w jakiś sposób już mając inne możliwości, między innymi chociażby ośrodek kultury, no przymierzyliśmy się do tego, powiem nieskromnie, bardziej profesjonalnie i mam nadzieję, że to się udało, a również mam nadzieję, że to będzie już kontynuowane. Będzie procentowało takim lepszym wzajemnym kontaktem i przynajmniej mnie o to chodzi. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy również w jakiś sposób no, nie poczują się odtrąceni, nie poczują się wykorzystywani, bo niestety dużo się słyszy o tym fiskalizmie, powiedzmy. Przedsiębiorcy wszyscy i mali i ci duzi narzekają na zbyt wysokie podatki, ale to nie zależy od gminy. Gmina praktycznie jest tylko beneficjentem jednego podatku, który w działalności małego czy dużego przedsiębiorcy niewiele znaczy. Wszystkie ZUS-y, powiedzmy, wszystkie podatki dochodowe, akcyzowe, VAT-y to poza gminą. My tutaj niewiele możemy, również możemy tylko apelować, żeby po prostu w jakiś sposób ulżyć, ale no niestety nie widzę tej dobrej woli z drugiej strony przede wszystkim rządu, no bo niestety jeżeli ktoś mówi o tym, że będzie obniżał podatki, a później je podwyższa, chociażby VAT, no to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja trochę, że tak powiem, wybiegłem poza gminę, ale chciałbym zostać tutaj na twardym gruncie gminnym i tutaj teraz w kuluarach, jak to się popularnie mówi, w spotkaniu z przedsiębiorcami, no, jeżeli ktoś ma problem, żeby po prostu, no dzisiaj to może nie do końca się od razu załatwi, ale zapraszam zawsze, powiedzmy, do gminy. Ze mną osobiście, jak ktoś chce rozmawiać, to bardzo proszę, bo to mam dość napięty grafik, powiedzmy, czy tam dzień roboczy, ale zawsze można wcześniej zadzwonić, czy powiedzmy się umówimy. Na terenie gminy Krzymów z wszystkich przedsiębiorców jest około 400, także tutaj no, zrobiliśmy trochę selekcję, bo niestety nie mamy takiej sali, ale będziemy po kolei ze wszystkimi chcieli się od w najbliższych latach, mam nadzieję, spotykać i po prostu w jaki sposób honorować w kategoriach tego. Dzisiaj mi się wydaje, że te trafne kategorie, takie powiedzmy no najbardziej przemawiające, czyli najdłużej prowadzona firma, seniorzy, ktoś kto wychował najwięcej uczniów, to też bardzo ważna sprawa. Firma Stolarstwo Meblowe Piotr Kowalski z miejscowości Smolnik w gminie Krzymów. Zapraszam. Działalność prowadzę od roku 91. Szkole od roku 95. Wyszkoliłem sporą grupę, można powiedzieć, czeladników, około 60 osób. I to jest branża stolarsko-meblarska? Tak, stolarsko-meblarska. Powstało z tych grupy wykształconych czeladników sporo zakładów stolarskich. O ile mi wiadomo, w tej chwili to jest około 8-10 zakładów na terenie gminy Krzymów i terenie gminy Władysławów. Jeżeli jest jakaś grupa zakładów, która jest solidna i wykonuje dobrze swoje usługi, to jest większa grupa klientów, prawda? I oni się komasują wśród tych zakładów, nie? Raczej nie odczuwam takiej jakby konkurencji, można powiedzieć, nie? Projektowaniem zajmuje się już jakby mój syn, w tej chwili, który też pracuje w tej firmie, który on jakby komasuje grupę projektantów, prawda? Mebli, którzy projektują meble ludziom. No i ci ludzie muszą być zadowoleni z całej usługi, czyli z zaprojektowania, wykonania, zamontowania. Kategoria przedsiębiorca senior. W ramach kategorii przedsiębiorca senior zostaną uhonorowane osoby, które przez wiele lat prowadziły działalność gospodarczą na terenie gminy Krzymów, a obecnie są już na zasłużonym odpoczynku.
na scenę zapraszamy przedsiębiorców seniorów. Gmina jest oparta na tak zwanych rodzinnych małych firmach, bo to one są podstawą przedsiębiorczości. U nas nie ma jakiegoś wielkiego przemysłu. Największa firma to jest firma Kupiec, która zatrudnia w tej chwili pewnie już grubo ponad 200 osób, no ale to jest jedna taka firma. Natomiast gro to są firmy małe, rodzinne. I to jest podstawa przedsiębiorczości. To, co powiedział pan Jaroszewski, to, co powiedział pan Andrzej Tomicki, ale wszyscy państwo działają w firmie rodzinnej, w firmie z tradycjami, firma. I wszyscy mają następców, a że następców mieć dobrze, to chociażby świadczy fakt, że Julian tam gdzieś seniorowi może powiedzieć, w którym roku przejął, także... Chciałbym, żeby warunki rozwoju i na terenie gminy, ale nie tylko, a przede wszystkim te wszystkie warunki fiskalne były przyjazne temu małym przedsiębiorcy, no bo oni po prostu wypracowują jakiś dochód a gmina, wiadomo, płacą podatki, a gmina wiadomo, że z podatków żyje, no nie tylko ta, ale wszystkie inne też.